Dzień dobry, Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj zajmiemy się temu, co podpisał Andrzej Duda. Oczywiście podpisał takie ustawy, które nie budzą kontrowersji, tak jak ustawy zamrażające ceny energii, jak ustawę o doręczeniach elektronicznych, która opóźnia wprowadzenie tychże doręczeń. No ale teraz, proszę Państwa, okazuje się, że podpisał też in vitro, podpisał też w tym momencie ustawę, która no nie tyle, że legalizuje in vitro, ale powoduje to, że 0,5 miliarda złotych z naszych podatków będzie co roku trafiało na dofinansowanie programu in vitro. Była to jedna z pierwszych decyzji rządu PiS o wycofaniu tego wsparcia. No i nagle, proszę Państwa, taki katolicki prezydent, taki bogobojny, który ratował, prawda, swego czasu przecież hostię, na tym się też, proszę Państwa, często lansował, na tym swoim udawanym katolicyzmie, jak cała jego formacja. Teraz połowa tej formacji politycznej zagłosowała za tą ustawą, no, co prawda nie miało większego znaczenia, bo ona by i tak przeszła, i tak by przeszła, ale prezydent też ją podpisał, zresztą z tą większością, jaka się utworzyła w Sejmie, no to prawdopodobnie jego weto w Sejmie zostałoby obalone. No ale proszę Państwa, nie w tym rzecz. Chodzi o zasady. Proszę Państwa, notabene kancelaria prezydenta podała coś takiego. Podejmując decyzję o podpisaniu ustawy, prezydent brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej. Wobec wyzwań demograficznych, dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, także tym chcącym korzystać z innych metod leczenia, prezydent zapowiada złożenie projektu ustawy zapewniającego finansowanie ich ze środków publicznych. No to, proszę Państwa, złoży projekt ustawy i co? Projekt albo zostanie odrzucony, albo utknie tam w Sejmie. No a 0,5 miliarda na in vitro idzie. Oczywiście, proszę Państwa, wszyscy ci fajno katolicy, różni ludzie, którzy, nie wiem, uważają się może i za konserwatystów, ale wiedzy za grosz nie mają, mówią, no ale to dzieci, żeby mieli, to jest bardzo tego potrzebne. No tak, proszę Państwa, za chwilę moglibyśmy powiedzieć, że skoro ktoś chce mieć dziecko, to może je sobie porwać. A tutaj mamy do czynienia, prawda, na co zwraca uwagę też podczas prac poseł Grzegorz Braun, z selekcją, z mrożeniem. No, w miarę rozwoju techniki, który się dokonuje w tych materiach bardzo szybko, może i będzie w perspektywie jakaś selekcja taka. No właśnie selekcja zarodków, selekcja ze względu na jakieś tam cechy. No więc, proszę Państwa, arcybiskup Gądecki, przewodniczący episkopatu, apelował, no i oczywiście prezydent to zignorował. Pytanie, czy teraz jutro niedziela, czy pójdzie na mszę, czy będzie przystępował do komunii. Obserwujmy jakieś uroczystości państwowe, które będą połączone z liturgią. Wielokrotnie było wyrażane stanowisko Kościoła, że politycy popierający takie rozwiązania nie mogą do Komunii Świętej przystępować. Pytanie, czy jakikolwiek biskup zdobędzie się teraz na taką deklarację, że Andrzejowi Dudzie komunii udzielać nie należy. No obawiam się, że nie, że nasi hierarchowie są na tyle bezjajeczni, że tego nie zrobią. A to by się, proszę Państwa, przydało tej całej wesołej ekipie pisowskiej. No i proszę Państwa, tak to wygląda. No, wręcz bardzo znamienny jest nagłówek na Polonia Christiana: grzech za pieniądze podatników. Andrzej Duda podpisał ustawę o publicznym finansowaniu in vitro. Więc no, tak to po prostu
wygląda, więc no, proszę Państwa, no nie jest to wszystko dobre. No widzimy teraz zresztą wielu właśnie pseudokonserwatystów, którzy teraz pieją nad tym z zachwytu, czy w zasadzie można powiedzieć byłych konserwatystów. No cóż, drodzy Państwo, no tak to właśnie w praktyce wygląda. Uważam, że jest to skandal, jest to po prostu hipokryzja. Jest to po prostu hipokryzja i no tyle, że ze strony pisowskiej nas to nie powinno dziwić. Nas nie powinno dziwić, że jest tam obecna ta hipokryzja. No ale wielu pewnie się zdziwi, wielu, ale jak to ten prezydent, wielu pewnie, którzy głosowało na Andrzeja Dudę, no to chcieliście Dudy, no to go macie, skumbryw to macie, bęc. Tak by można zakończyć, ale ja jeszcze kończyć nie będę. Tutaj zacytuję może jeszcze kilka komentarzy. Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina. Jak szyderstwo brzmią słowa z komunikatu Kancelarii Prezydenta, że brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej. Gdyby rzeczywiście wziął te wątpliwości pod uwagę, musiałby ustawę zawetować. Swoim podpisem wsparł biznes nieodłącznie związany z masową aborcją. W roku 2015, w ostatnich dniach swojej prezydentury, Bronisław Komorowski podpisał ustawę legalizującą przeprowadzanie procedur sztucznego rozrodu. Teraz Andrzej Duda dopełnił jego dzieła, pozwalając najbardziej odrażające techniki produkcji ludzi i wielokrotnej aborcji finansować z pieniędzy podatnika. Ośrodki, które oferują procedury tak nieskuteczne, że stopniowo traciłyby klientów, będą zasilane z kasą z budżetu państwa. Dzięki temu nadal będą działać, podczas gdy zostawione same sobie nie przeszłyby normalnej rynkowej weryfikacji. Jeszcze bardziej dobitnie skomentował to Cezary Krzysztopa z tygodnika Solidarność. I taki to konserwatyzm, dużo gadania, ale kiedy przychodzi do konkretów, to jak poniżej. No, proszę Państwa, nic nowego. Nic nowego, proszę Państwa. Piotr Leski przypomniał też zdecydowane deklaracje sprzed wyborów w 2015 roku. W 2015 roku, gdzie Andrzej Duda mówił, że jeśli ustawa będzie dopuszczała selekcję eugeniczną zarodków oraz mrożenie, będzie przeciw. No, podpisał to Bronisław Komorowski, PiS tego nie zmienił, PiS tego nie uchylił, zablokował finansowanie, no to no, zawsze to krok naprzód, no ale teraz Andrzej Duda finansowanie przywraca, no bo tak, bo, proszę Państwa, to jest zresztą w ogóle mit dzisiejszego świata, że dzieci się ludziom należą. A przepraszam, niby za co? No, proszę Państwa, proszę Państwa, dzieci są darem i nie są żadnym przywilejem. Trzeba to chyba sobie to wbić do głowy, zapamiętać, że no to przede wszystkim dochodzi to do tego metodami niemoralnymi. No naprawdę to momentami jest, tak jak to mówił Brown, selekcja niczym na rampie oświęcimskiej. No ale teraz wszystko to jest ok. Czekamy, proszę Państwa, na dalsze kroki w tym temacie Andrzeja Dudy. Może, proszę Państwa, za chwilę i przyklepie powrót tak zwanego kompromisu aborcyjnego, niekonstytucyjnego, jak odrzekł Trybunał Konstytucyjny, no ale proszę Państwa, co to kogo obchodzi? Jakaś konstytucja? Ważne są słupki poparcia i teraz PiS musi iść do centrum, musi odwrócić, bo to wiadomo przecież przez ten wyrok Trybunału w sprawie aborcji, przez to, że to, o czym gadał przez lata, próbował wcielić w czyn, to przez to PiS oczywiście przegrał. Przegrał po prostu przez swoją pychę i kpiny
z ludzi. No cóż, proszę Państwa, no tyle w temacie. Myślę, że nie ma co się rozwodzić. To jest kolejny pokaz hipokryzji. Ja nie jestem naprawdę zdziwiony. Jeśli ktoś jest zdziwiony, że Andrzej Duda tak zrobił, no to niech się dziwi dalej, tylko żeby się nie dziwił przy kolejnych decyzjach, kiedy Andrzej Duda zacznie demontować ostatnie jakieś konserwatywne bezpieczniki, jakie w prawie polskim zostały. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli się podobało, to proszę łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, wsparcie kanału. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.